Dziękuję, panie przewodniczący. Ja bym się chciała odnieść do interpelacji pana radnego Krzysztofa Margla. I jednocześnie dziękuję, że zadał pan to pytanie, gdyż taki zamiar miałam sama złożyć oświadczenie, wygłosić na temat klubu sportowego Wicher. Chciałabym tutaj nadmienić, że oczywiście moje słowa są pokryte dowodami i biorę całkowitą odpowiedzialność za to, co w tej chwili powiem. Klub Wicher otrzymał w roku 2018 całkowitą dotację, która była, wynikała z umowy, czyli 62 tysiące, otrzymał do końca sierpnia. Słyszę w środowisku, że Wicher nie płaci za pewne zobowiązania, gdyż gmina nie przekazuje takowej dotacji. Jest to nieprawdą. Dotacje otrzymali w całości do końca sierpnia. Owszem, zdarzały się opóźnienia w wypłatach dotacji, w transzach, ale też zdarzało się, i to chyba więcej razy, że Wicher otrzymywał dotacje wcześniej. Tego jakoś nie porusza, że otrzymuje wcześniej. W tym roku otrzymał już dotację na kwotę 10 tysięcy, 7 tysięcy też otrzymał przed planowanym terminem wynikającą z umowy, 3 tysiące otrzymał w dzisiejszym dniu albo wczorajszym. Pewnie problem wynika stąd, że Wicher nie jest w stanie rozliczyć się z tej otrzymanej dotacji, nie przedstawia dokumenty, owszem przedstawia, ale niezgodne z preliminarzem wydatków. Jeżeli dane stowarzyszenie zmienia swój harmonogram, zmienia swój preliminarz wydatków, jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem do wójta o zmianę takowych wydatków. W ciągu roku kalendarzowego oczywiście. Czyli powinien to uczynić no przynajmniej do połowy grudnia, tak? Przynajmniej. Nie zrobił tego, wydatkował swoje środki tak jak chciał, nie konsultował wydatków. Ja przynajmniej takich rozmów nie pamiętam, nie było ze mną, nie było z panem wójtem, że dokonuje wydatków, zresztą no, no powinien to zrobić na wniosku, tak? Nie zrobił, dokonywał sam wydatków tak jak się podobało. Takich rzeczy się nie robi. Jeżeli ktoś pełni funkcję społeczną, powinien sobie zdawać sprawę, że jak otrzymuje środki publiczne, obowiązuje go także ustawa o finansach publicznych. Ustawa o finansach publicznych nie obowiązuje tylko nas, ale także te osoby, które pełnią tą funkcję społeczną i otrzymują to środki publiczne. Wicher z tego, że tak powiem, nie dopilnował, nie wypełnił swoich obowiązków. Na dzień dzisiejszy próbujemy dojść do porozumienia, co się nie da niestety. Nie przedstawiają nam konkretów. Przedstawiają owszem dokumenty takie, jak oni uważają, co nie jest zgodne, tak jak powiedziałam, z preliminarzem wydatków. Po rozliczeniu przez pracownika merytorycznego do zwrotu Wicher, myślę, że mogę to powiedzieć, ma kwotę 11,5 tysiąca, która jest wydatkowana niezgodnie. Niezgodnie, czyli albo zakup jest dokonany, który nie był zaplanowany, albo znacznie przekraczający dane zadanie. Zadanie można przekroczyć tylko 10% i wtedy nie muszą, że tak powiem, wnioskować, aneksować umowy i tak dalej. Mogą sobie przesuwać między zadaniami sami, informując nas o tym, tak by wypadało. Wicher tego nie uczynił. Ja powiem tak, ani ja, ani pan wójt na pewno nie podpiszemy się pod czymś, nie spreparujemy dodatkowych dokumentów, które by to rozliczyły. Nie ma dobrej woli ze strony Wichra. Jak się rozstrzygnie sprawa, czy pójdą do sądu, czy się odwołają od tego, my wydaliśmy takie, a nie inne postanowienie, nie przyjmujemy rozliczenia dotacji, nie w całości, część rozliczamy, 11,5 tysiąca dostali pismo, że mają do zwrotu i po prostu muszą to zwrócić. I tyle. Jakieś pytania to chętnie odpowiem. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Krzysztof Margiel. Czyli rozumiem, że jako tako Wicher starał się rozliczyć, tak, kwotowo pokrywała się dotacja 62 tysięcy, tylko chodzi o to, że
nie konkretnie do danych, do zaplanowanych zadań, tak? Tak, panie radny, nie można sobie dokonywać wydatków tak, jak się chce. Jest umowa, którą podpisali i mieli obowiązek ją przeczytać i stosować się do niej. Tak najzwyczajniej w świecie. Nie stosowali się ani do umowy, ani do preliminarzu wydatków. Rozumiem. Pani prawnik się... Szanowni Państwo, ja jeszcze tylko chciałam uzupełnić to, co powiedziała Pani Skarbnik. Zakaz przekraczania o 10% przesuwania wydatków o więcej niż 10%, zakaz przekraczania tego limitu 10% wynika nie tylko z umowy, ale jest też takie postanowienie we wzorze umowy, który jest załącznikiem do rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Także to nie jest tak, że gmina pewne kwestie narzuca w umowie klubowi sportowemu, ale no działa zgodnie z ustawą, zgodnie ze wzorem umowy, który jest określony obowiązującym prawem. Dziękuję pani skarbnik, dziękuję pani mecenas za uzupełnienie odpowiedzi. Proszę państwa, być może nie powinienem się odzywać. Tyle gorzkich słów padło ze strony zarządu Wichra pod naszym adresem i powiem tak. Po raz kolejny zgodzę się z przedmową radnego na wojnę. Nie warto być dobrym, nie warto ulegać, nie warto pomagać, bo potem i tak człowiekowa dostanie. Jest mi niezmiernie przykro. A powiem tak. Wicher nie jest jedyną drużyną, która jest na naszym terenie. Będzie komisja rewizyjna zajmowała się błyskawicą kluczy. Jak sięgnę pamięcią w tym klubie działającym, na takich samych zasadach, akurat w tym roku, czyli w ubiegłym roku, w tej samej grupie. Te same problemy, te same drużyny nawet grają ze sobą. Tam nigdy nie było problemu z rozliczeniem. Nigdy. Termin rozliczenia był, podpytam panią skarbnik, czy błyskawica Kluczyc w terminie zgłosiła rozliczenie? Zgłosiła, tak jak co roku. To Wicher co roku miał problem z rozliczeniem. Ja ubolewam, że pani prezes wyszła, bo powinna to słyszeć, bo zresztą odsłucha, sama powiedziała, że to się nagrywa. Ciągle wyciągaliśmy rękę. I to, co powiedział radny, po kontroli powiedzieliśmy basta, dosyć. Przykro mi było słuchać, kiedy nie mieli na stanie, odniosę się tylko ciągniczka i tak potrafili go zezłomować. Na podstawie czego? My też wiedzieliśmy, bo nas poinformowano. Ale przecież ja nie uczestniczę w rozmowach z panem sołtysem, na jakiej zasadzie zezłomowano nie swój ciągniczek, tą kosiarkę, jeżeli tak zrobiono, no to za przyzwoleniem pana sołtysa. Jak się z tego rozliczyć? Szereg innych rzeczy, które tutaj padło, ja zapewniam państwa, że pracownik merytoryczny, pani Ania Garzyńska, nie ukrywam, wyciąga rękę dla wszystkich stowarzyszeń. Jest tutaj szefowa stowarzyszenia Wyrównajmy Szanse. I tylko zapytam ją, czy kontrola, bądź też wykazywanie wydatków, bo mieszczą się w tej samej grupie co Wicher, wtedy kiedy ta komisja dzieląca środki między innymi na sport, na kulturę, na turystykę, oni też z tego korzystają od lat. Czy nie jest tak, że tymi ramami, tak jak Wicher, my mówimy preliminarz wydatków, zestawienie wydatków, każdy przygotowuje co chce zrobić i na ile jakby potrzebuje środków, wykazuje mniej więcej. Tak to się od lat bywało. Nie wiem, dlaczego Wicher dzisiaj jest więcej zdziwiony, że pod tym kątem został skontrolowany. Nieprawdą jest, że nikt nigdy nie miał zastrzeżeń. Była taka sytuacja, że Wicher się źle rozliczył i miał do zwrotu, nie za mojej kadencji, ale było tak. Też chcę powiedzieć, gdyby pani szefowa stowarzyszenia, zresztą tu są dyrektorzy, którzy prowadzą różnego rodzaju no może środki pozyskane i się trzeba rozliczyć. Dla przykładu też podam nawet sołectwa. Proszę zobaczyć. Przygotowujecie wydatki. To nie jest tak, że macie 25 tysięcy, rób ta co chce, ta na koniec macie pokazać, że 25 tysięcy. Wtedy, kiedy te środki są jakby wam przekazywane, czy też danemu stowarzyszeniu, to na podstawie tego wykazu kosztów, które co chcemy zrobić, jakie koszty nas czekają, się otrzymuje się te środki. I potem na podstawie tego trzeba się rozliczyć. I wszyscy to rozumieją, wszyscy o tym wiedzą.
fajnie wydają pieniądze. I powiem tak, szastać sobie od stycznia do grudnia, kiedy jest problem? Problem jest wtedy, kiedy trzeba przekazać dokumenty na ich wydatkowanie. Wtedy zaczyna się szukanie i miałem tego nie mówić, powiedziałem to w kuluarach. Proszę Państwa, przykro nam było, kiedy jedna z pań, która prowadzi działalność, my to mówiliśmy, z Przelewic, pyta pani skarbnik w lutym bodajże, kiedy gmina w końcu Wichrowi zapłaci za tamten rok, bo oni mają u niej dług. Przykro nam było, kiedy na koniec sierpnia oni już otrzymali ostatnie pieniądze. Nieprawdą jest, że nie mogą zachować płynności finansowej. Nigdy się nie zdarzyło, że jeśli potrzebna jest jakaś gotówka, nawet większa, nawet nie ma czasu jakby na pozyskanie tych środków, czyli jest czas, a trzeba wydatkować, żeby ktoś, kto się zgłosił do gminy, odszedł z kwitkiem, nie otrzymując tych środków. Dobrze wiecie, że my też jako gmina borykamy się z różnymi trudnościami i nie zawsze jest tak, że przychodzi 15, to te stowarzyszenia otrzymują. Ale siedzą przedstawiciele, dyrektorzy, którzy też z tych środków korzystają. Czy kiedykolwiek był jakiś problem z rozliczaniem się? Nigdy, nigdy nie ma problemu. To nie jest problem Wicha z tego roku. To prawda, że tak się składa niefortunnie, że szefowie tego klubu od jakiegoś czasu mają problem z rozliczeniem. Nie słyszałem tutaj, a przecież zarząd klubu to nie jest pan prezes i pani wiceprezes. Przepraszam, gdzie jest skarbnik? Gdzie jest komisja rewizyjna z tego klubu? Wszystko jest skupione w jednych rękach. My za wszystko odpowiadamy. Tak było za poprzedniego zarządu. W jednych rękach było wszystko i wiele nieporozumień. W momencie, kiedy przejmowano Wichra, my rozliczamy ich z tych pieniędzy, które my im przekazaliśmy, a nie z tego, że jakieś tam zobowiązania były, które oni musieli jakby wykazać. Dlaczego ja dzisiaj mówimy o tym, że 2014, dzisiaj ktoś nam naliczył, mówię o gminie w tej chwili, zobowiązania? Bo to jest ciągłość władzy. My o tym mówimy, bo taka jest prawda. Tak samo jak ciągłość władzy jest w Wichrze. I na koniec już powiem tak, Szanowni Państwo. Deklarowałem w obecności pana Jarka Kraśnieńskiego daleko idącą pomoc. Ja będę pomagał, będę wspierał, bo należę do osób pozytywnie zakręconych. Tylko pogubił się z rozliczeniami na koniec roku. Słuchał złych odpowiedzi i wyszło tak, jak wyszło. Nie rozmawiał z nami tak, jak powinien rozmawiać. Nie przyszedł z problemami wtedy, kiedy one były. Kiedy doszło do rozliczenia, kiedy my w tej goryczy, po tej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej powiedzieliśmy sobie dosyć takim działaniom. Trafiło na niego i nie pozwoliliśmy sobie. I to się wszystko nawarstwiło. W dalszym ciągu uważam, że Wicher Przelewice jest tym stowarzyszeniem, które należy wspierać i my to będziemy robić, ale nie będziemy jakby tolerować pewnych rzeczy, które nie powinny funkcjonować. Nie chcę Państwa ani naszych mieszkańców wgłębić, co nas też poruszyło i tego tematu nie ruszamy. Może kiedyś poruszę. Gdybyście Państwo zobaczyli, na co te środki zostały wydane, to pewnie byście podzielili nawy o to, że nie zostało to zrobione tak, jak powinno być zrobione. Są rzeczy, które nie powinny być, a są uwzględnione. Są rzeczy, które nigdy nie miały miejsca, a dzisiaj w postaci faktów się znalazły. Ja nie mówię, że nie powinny być, ale nikt wcześniej o tych akurat wydatkach i tego rodzaju wydatkach nie mówił. Może parę gorących i gorzkich słów padło z naszej strony, ale proszę mi wierzyć, tak jak broni się Wicher, urażony tym, co powiedziała pani skarbnik, to my jesteśmy urażeni tym, co Wicher zarzuca nam, urzędnikom. Wszyscy znamy panią Anię Garzyńską. Jest osobą naprawdę oddaną, która, nie bez kozery mówię, pracuje po godzinach i jest gotowa pomóc każdemu, kto wszedł w jakiś program, każdemu stowarzyszeniu. I to nie jest też tak, że stowarzyszenie przychodzi, kładzie teczkę w określonym terminie i już go to nie interesuje. Jest to wertowane, mogą to powiedzieć ludzie, którzy współpracują z panią Garzyńską. Wiele rzeczy można jej zarzucić, ale nie to, że lekceważąco podchodzi do rozliczeń, bo wzywa naście razy każdego, który to rozliczenie złożył, prosi o wyjaśnienia, prosi o jakieś zmiany, o naniesienie, tak żeby wszystko miało ręce i nogi, żeby to mogło być rozliczone. Myślę, że niepotrzebnie wiele rzeczy spadło, ale trudno, jak już padło, to przykro mi, że tak się stało. Mam nadzieję i też już zapowiedzieliśmy sobie z panią skarbnik, z moim zastępcą, popracujemy nowy regulamin,
bardziej precyzyjne, jeżeli chodzi o stowarzyszenia, żeby nie było tego typu zajść, jak ma to w tej chwili miejsce. Oczywiście wyciągniemy rękę do Wichra, obojętnie jakby się nie skończyło to decyzji jakąkolwiek ze strony SKO. Będziemy rozmawiać z prezesem, ale no, chcemy pomóc i myślę, że znajdziemy jakieś rozsądne rozwiązanie i znajdziemy nić porozumienia, aby takie miejsca i to, co dzisiaj zostało powiedziane, nigdy już więcej nie miało miejsca i nie poruszane było w takim wydaniu, w takiej formie, jak to ma miejsce dzisiaj. Przykro mi, mogę przeprosić, jeżeli ktoś się czuje urażony, ale uważam, że i tak nie zrobiliśmy. Gdybyśmy chcieli zrobić jeszcze więcej, można było, ale tego nie uczyniliśmy. I powtórzę, nie warto być dobry. Trzeba ostro, albo rybka, albo akwarium. Dziękuję bardzo.